Dzień dobry. Dzisiaj stand-up z samochodu. Chyba raczej nawet sit-down, a nie stand-up. Ale okej. Chciałam powiedzieć o pieniądzach. Tylko, że gdybym ja wiedziała cokolwiek o pieniądzach, to nie siedziałabym teraz w swoim nie do końca drogim samochodzie w dżinsach podartych przez dzieci, tylko siedziałabym w swoim o wiele droższym samochodzie w dżinsach podartych przez Versace. Niemniej pieniędzy nie mam, więc o nich nie powiem. Powiem o okresie. Bo mam. Macie okres, nie? Nie, że teraz, ale że w ogóle macie. Oczywiście, że macie. Te, które nie mają okresu, nie oglądają kurwa filmików z babami mówiącymi o okresie na YouTubie, tylko są teraz pewno na roratach. To, co poprzedza okres, nazywa się pięknie. To jest zespół napięcia przedmiesiączkowego. To się kurwa tak ładnie nazywa, że to powinno być dołączone na stacjach benzynowych normalnie do podpasek albo do tamponów. Do jogurtu jest dodany mały głód, a do... Chyba podpasek, mały wkurw. Mały pluszowy, kurwa, czerwony wkurwik. Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Możesz sobie skompletować 5, kurwa, i mieć całą rodzinę. Ale my jesteśmy wtedy w takim stanie, że my byśmy, nie wiem, noworodkowi aortę przegryzły. Ja nie wiem, kurwa, czemu. Po prostu tak jest, no. Kochanie, co ci jest? Może ty masz PMS? Spierdalaj, jaki PMS, daj mi spokój. I kiedy już jest tak źle, już jesteśmy takie wkurwione, że to już jest tak daleko, dochodzi do jakichś ekstremów. No nie wiem, że na przykład... doprowadza cię do wybuchu jakaś taka błahostka, coś takiego, że znajdujesz na zlewie czy na pralce nitkę dentystyczną zostawioną przez twojego ukochanego partnera, partnerkę, nie wiem, męża, i ta nitka jest używana, jest śliska, są na niej kawałki jedzenia, na pewno są tam jeszcze włókna, mięsa, bakterie, zarazki, i to śliskie coś jest zostawione na zlewie i to cię doprowadza do furii, po prostu do wybuchu, ale to do takiego stanu, że to autentycznie zalewa cię krew. No to, no to wtedy to dopiero jest źle, nie? Wtedy to dopiero do nas nie podchodzi, nie? Wtedy to boli, wtedy to po prostu cierpisz. No to, no kurwa, no nie oszukujmy się, no. Chodzisz i przez tydzień broczysz krwią jak zraniona locha w lesie, no. Kochanie, co się stało? Nic. Czuję, jakby ktoś mi wsadził rękę w krocze, złapał za macicę i robił mi kręcenie wora. Podasz mi, kochanie, herbatki? No i ta zraniona locha, która broczy krwią przez tydzień, która próbuje dokonać swojego żywota, kurwa, po domu, która brudzi wszystko, no, brudzi po prostu, kurwa, pościel, ręczniki, bieliznę, a do tego wpierdala słodycze cały czas i ma wyrzuty sumienia, że je żre, bo się powstrzymać nie można. Poza tym jest taka biedna. Jestem wtedy taka biedna, że naprawdę po prostu, a jeszcze wieczorem się najadłam i co teraz? No i jak my jesteśmy w takim stanie i zostawimy na pralce albo na zlewie używaną podpaskę, to wy się na nas nie wkurwiajcie, dobra? No naprawdę, to już jest lekka przesada. No i jako ta zraniona locha, ja chodzę po domu, ja się męczę, ja się wnerwiam, ale ja myślę. Mój mózg nadal działa. I ten mój mózg w tym stanie wymyślił pewną rzecz. Że okres powinno się mianowicie wysrać. Normalnie siadasz na toaletę i wydalasz to wszystko. Tak normalnie, tak jak to się dzieje, wsiadasz, po prostu wydalasz, wylatuje pół szklanki krwi. Może być nawet bez szklanki, tak, z tymi wszystkimi fragmentami, które normalnie wydalasz. Są ślimaki bez skórki, w skorupki, wątróbka drobiowa. Te wszystkie kawały, które czasem chcesz, o kurwa, złapać do słoika i zanieść księdzu, żeby ochrzcił. No. No tak powinno być. Jak już czujesz, że to jest ten moment, to siadasz na kiblu, zraniona locha dokonuje swojego żywota, toaleta zalewa się krwią, ale pół godziny i po sprawie. Aha, no miało być o pieniądzach. Zapłacę każde pieniądze temu, kto wymyśli, jak to zrobić.